Cześć! Ja nazywam się Adrian Kilarysie i po raz kolejny jestem w mieście, w którym... Ze szczytu wieżowca można zobaczyć horyzont morza. W mieście, gdzie znajdziesz kilkanaście takich lwów Hewelionu. W mieście, gdzie jest najsłynniejsza ulica elektryków. W mieście, w którym przez całą długość można przepłynąć łodzią. Czyli jestem w Gdańsku! Tu jest ładnie. Czuję się tutaj, jakbym był na wakacjach. Zastanawiające jest, dlaczego tutaj są kajdany. Otóż kiedyś było tutaj więzienie. Nawet tutaj podobno straszy. Teraz jest tutaj Muzeum Bursztynu i dość ciekawe znalezisko. Aż szczurka sprzed 40 milionów lat. Bursztyn jedyny w swoim rodzaju. To jest mucha składająca jaja? W tym momencie? Wyszliśmy z więzienia. Nie wszystkim się to udawało. Idziemy teraz znaleźć lwa Hewelionu. Jest ich tutaj w Gdańsku kilkanaście i stanowią swego rodzaju sieć turystyczną. Dzięki aplikacji można podróżować razem z nimi, zawsze mając coś związanego z historią lub danym miejscem. Na przykład ten lew astronom. Znajduje się on obok Centrum Nauki Hewelianum. Muzeum zegarów wieżowych. Gdzie my jesteśmy? Jak na statku jakimś. Patrz, ile zegarów. Sołdek. Zwiedza go ponad 50 tysięcy osób rocznie. Dołożymy się do tej liczby. Tu natomiast musiało być bardzo głośno. Jasne. Czas zobaczyć, jak wygląda część biznesowa w tym mieście. Jedźmy do FCU, czyli filii PWC. Przypomnę, że FCU, czyli Financial Crime Unit, jest to zespół ekspertów PWC zajmujących się przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Zapobiegają oni również wprowadzaniu na legalny rynek środków z nielegalnych źródeł. Totalnie nowe biuro, totalnie nowy wieżowiec z niesamowitym widokiem. So I came here from Berlin because I was looking for a big company with an international working environment with a lot of different projects and I found PwC here, especially the FCU. 1 marca 2015 roku zaczynaliśmy z 10 osobami, a dzisiaj to już jest ponad 600 osób. FCU is only here, it's so unique, so I decided why not move here. I like this job, yes. I think that I have a very like good team, very good like environment here. So I'm happy, yeah. The thing that surprised me the most was how international it is. We have on the team people from India, from Nigeria, from Indonesia, from all over the world. And it's incredible to meet them all, you know, in Gdansk, in like a little city like Gdansk. Trójmiasto przekłada się na jakość życia, tak? Jakby tutaj jest wszystko. I morze, i lasy. I jeżeli ktoś, nie wiem, lubi leżeć na plaży, to może iść na plaży. Ktoś lubi jeździć na rowerach górskich, to zapraszamy do lasów oliskich. Jeżeli ktoś lubi poimprezować, to też jest gdzie. I recommend it to my friends. I tell them, if you're interested in what we are doing here, definitely try, definitely come it, you will not be disappointed. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki, super, dzięki bardzo. Proszę bardzo. Thanks. Jak sami widzicie, FCU w Gdańsku prężnie się rozwija, więc jeżeli kręcą was takie tematy, po prostu aplikujcie. To ludzie, pozytywni ludzie przyciągają pozytywnych ludzi. I to właśnie tutaj ma miejsce. Więc przyszłość tych okolic jest chyba znana każdemu. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia kolejnym razem w Gdańsku. Trzymajcie się. Cześć.